Narysuj wzór strukturalny siarczanu 6 glinu. Zanim narysujemy wzór strukturalny, proponuję, aby najpierw zapisać wzór sumaryczny. Siarczan 6 glinu pochodzi od kwasu siarkowego 6, czyli H2SO4. Jest to kwas siarkowy 6. Podkreślmy resztę kwasową w tym kwasie, czyli mamy tutaj SO4. Reszta kwasowa łączy się z dwoma wodorami, czyli jest dwuwartościowa. Naszą solą jest siarczan 6 glinu, czyli kation metalu będzie tutaj, metalu będzie tutaj kation glinu, czyli mamy AL. Teraz zapisujemy resztę kwasową, czyli SO4. Wiemy, że ta reszta kwasowa jest dwuwartościowa. Natomiast glin leży w 13 grupie układu okresowego, czyli jest trójwartościowy. Teraz, aby poprawnie zapisać wzór tej soli, robimy na krzyż, czyli trójka idzie nam za resztę kwasową, natomiast dwójka idzie za glin. Teraz możemy przejść do rysowania wzoru strukturalnego. Proponuję, aby najpierw narysować wzór strukturalny kwasu siarkowego 6. Czyli mamy y, najpierw dwa wodory, każdy z wodorów łączy się z osobnym tlenem, następnie tleny łączą się z atomem centralnym, czyli w naszym wypadku z siarką. I z wzoru mamy już narysowane y, dwa atomy tlenu, a mają być cztery, czyli jeszcze dwa atomy tlenu musimy dorysować. Każdy z atomów tlenu tworzy dwa wiązania, czyli oba wiązania idą do siarki. Teraz widzimy, że siarka tworzy 6 wiązań, czyli widzimy, że jest to rzeczywiście kwas siarkowy 6. We wzorze soli mamy tylko resztę kwasową, więc zaznaczmy tą resztę kwasową w naszym wzorze strukturalnym czyli wszystko, co nie jest wodorem, stanowi resztę kwasową. I teraz do wzoru soli potrzebujemy trzy takie reszty kwasowe. Więc mamy jedną resztę kwasową, czyli dwa tleny łączące się z siarką i dwa tleny połączone z siarką wiązaniami podwójnymi. To jest pierwszy, pierwsza reszta kwasowa. Teraz mamy drugą resztę kwasową. I trzecią resztę kwasową dorysujemy u góry. W skład cząsteczki soli wchodzą również dwa atomy glinu. Każdy z atomów jest trójwartościowy, czyli mamy, narysujmy oba atomy glinu. I od każdego z nich odchodzą trzy wiązania czyli Jedno wiązanie idzie do pierwszego tlenu. W tym momencie tlen ma już dwa wiązania. Drugie wiązanie idzie do drugiego tlenu. Ten również będzie miał dwa wiązania. I trzecie do trzeciego tlenu. Analogicznie robimy z drugim glinem. Jedno wiązanie idzie do pierwszego tlenu. Drugie do drugiego. I trzecie do trzeciego atomu tlenu.